Cześć, z tej strony Rita. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić babkę cytrynową. Przepis jest łatwy w wykonaniu, a potrzebne składniki zazwyczaj mamy w domu. Składniki i przepis znajdziecie też na moim blogu. Link na dole pod filmikiem i u góry w prawym górnym rogu ekranu. Krok pierwszy. Ciasto. Do misy miksera przekładamy jedną kostkę masła, 400 g cukru, startą skórkę z jednej cytryny, cukier wanilinowy, cztery jajka, na przemian mąkę i mleko, a na koniec 3-4 łyżki soku z cytryny. Miksujemy, aż składniki dobrze się połączą. Ciasto przelewamy do foremki z kominem. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół w 180 stopniach Celsjusza 50 minut. Upieczoną babkę zostawiamy do wystudzenia. Po czym nakładamy talerz i odwracamy do góry dnem. Krok drugi. Lukier. Sok z jednej cytryny mieszamy z cukrem pudrem, około 1,5 szklanki. Dodajemy żółty barwnik spożywczy. Jeżeli nie chcecie, możecie pominąć ten krok. Dobrze mieszamy i gdyby lukier był za gęsty, to dolewamy więcej soku, a gdyby był za rzadki, to dosypujemy cukru pudru. Krok trzeci. Wykończenie. Ostudzoną babkę polewamy lukrem i gotowe. I tak oto prezentuje się babka w przekroju. Dzięki za oglądanie, kochani. I na koniec przypomnę o subskrypcji mojego kanału. To będziecie na bieżąco z nowościami. Możecie też zostawić łapkę w górę, komentarz, wiecie, o co chodzi. A ja się już z Wami żegnam i życzę udanych wypieków. Cześć!